No i drodzy Państwo, zaczynamy. Ostatni mecz Joanny Jędrzejczyk w tym turnieju, bo Joanna Jędrzejczyk i Edyta Grabowska swoje dwa pierwsze spotkania niestety przegrały i teraz grają mecz o pietruszkę, mecz o honor. Będzie oczywiście także rankingowe punkty do tabeli, do rankingu Polskiej Ligi Tenisa. Natomiast już nie liczą się w walce o zwycięstwo w tym turnieju. Debiut Asi Jędrzejczyk, jeśli chodzi o to, że gra 2,5 miesiące w tenisa, pewnie jak najbardziej udany. Natomiast no, po punktach tego jeszcze nie widać. Umie odbijać, umie przebijać piłkę, ale to jest zupełnie co innego gra na turnieju niż gra z koszyka. Ale ten mecz zapowiada się ciekawie. Wydaje się, że może to być najciekawszy mecz z udziałem Joanny Jędrzejczyk w tym turnieju, bo rywalka chyba Edyta Grabowska jak najbardziej w zasięgu. Wprawdzie Edyta Grabowska wygrała w tym turnieju 3 gemy. Joannie Jędrzejczyk jeszcze się ta sztuka nie udała, ale jesteśmy bardzo ciekawi, jak potoczy się to spotkanie. Przypomnijmy, że jest to mecz grupy A. Joanna Jędrzejczyk, nie trzeba tej pani tutaj przedstawiać, 34-latka z Olsztyna. Natomiast Edyta Grabowska to 52-letnia pani z Ostrołęki w województwie mazowieckim. Kilka jeszcze takich statystyk. Edyta Grabowska mierzy 167 cm wzrostu, gra prawą ręką, oburęcznym backhandem, a jej ulubioną nawierzchnią jest nawierzchnia ziemna. Natomiast no, Joanna Jędrzejczyk na innych nawierzchniach niż na hardzie nie grywa i stąd też jej ulubioną nawierzchnią jest ta twarda, na której dzisiaj rozgrywany jest turniej. Joanna Jędrzejczyk 168 cm wzrostu, a więc 2 cm wyższa od swojej przeciwniczki. Również praworęczna i również gra oburęcznym backhandem. Jak widać, obie panie na rozgrzewce prezentują płaskie uderzenia, takie, jakie powinno się w zasadzie wykonywać, które są preferowane na nawierzchni twardej. Nie ma tutaj zbyt wielkiego kombinowania, nie ma tutaj także nadmiernej gry slice'em czy topspinem, płaskie uderzenia, więc myślę, że możemy być świadkami bardzo ciekawego spotkania. Dwie piłki przysługują oczywiście nowe na to spotkanie. Właśnie w tej chwili Edyta Grabowska podniosła jedną z nich, schowa sobie teraz i będzie jeszcze kilka razy przebijać się treningowo, a za chwileczkę rozpoczniemy to zmaganie. Joanna Jędrzejczyk już chyba tak jakby była gotowa do tego spotkania, już tak jakby chciała się powolutku zabrać za losowanie, ale jeszcze chwilka rozgrzewki. To my w tym czasie, drodzy Państwo, powiedzmy może jak przebiegał ten turniej od samego początku, bo już wczoraj faza grupowa turnieju drugiej ligi tutaj w Bartonku pod Olsztynem została rozegrana. 32 panów mierzyło się ze sobą. Dzisiaj została nam najlepsza ósemka, a w tej ósemce mistrz z poprzedniego sezonu, obrońca tytułu Warmia Open Łukasz Kasperuk. Jest także m.in. Marcin Szendryk, czyli lider rankingu w obecnej kampanii drugiej ligi tenisa. No i są także pozostali bardzo ciekawi i uzdolnieni gracze. Przypomnijmy, że są wszyscy amatorzy, bez jakiejkolwiek przeszłości zawodniczej, trenerskiej czy instruktorskiej, bo tylko tacy są dopuszczani do rozgrywek drugiej ligi IPL-T kobiet w sezonie 2021. No, więc w drugiej lidze dzisiejsza drabinka, która rozpocznie się od godziny 15, tam została najlepsza tylko ósemka już z tej 32 i o 15 mecze Szendryk Kołodziejski, Krasowski, Michalski, Plichtowski, Sikora i Kasperuk Rykaczewski, a więc no, ciekawe nazwiska, bo tak, Szendryk lider rankingu, Kasperuk obrońca tytułu w dwóch różnych częściach drabinki, więc jeżeli będą panowie pokonywać swoich przeciwników w ćwierćfinałach i półfinałach, no to spotkają się w meczu finałowym, ale nie będzie o to wcale łatwo, bo i Krasowski i Michalski mają już na koncie zwycięstwa w turniejach Polskiej Ligi Tenisa, a do tego dochodzi Maciej Sikora, który wczoraj w niesamowitym stylu przebrnął przez fazę grupową, wygrywając wszystkie swoje spotkania bez straty choćby jednego gema. Drodzy Państwo, 3 mecze grupowe zakończone wynikami 4-0, 4-0 i później jeszcze w 1/8 finału również wygrana 4-0, 4-0. Więc wczoraj Maciej Sikora zdobył 32 gemy, nie przegrał żadnego. No, rewelacyjny wynik. Bardzo rzadko się zdarza, żeby 4 mecze wygrać z rzędu bez jakiejkolwiek straty gema. W wielkiej formie jest reprezentant Warszawy i on tutaj chyba urasta do miana czarnego konia tego turnieju. Turnieju Warmia Open rozgrywanego w sezonie 2021. Bardzo, bardzo długo chyba się panie tutaj przygotowują, bo jeszcze nie zaczęły meczu. Jeszcze nie zaczęły meczu, czy już zaczynają?
Jeszcze zatem chwilka rozgrzewki, ostatnie już tutaj szlify serwisu. Wracając też do pozostałych turniejów, które toczą się w ten weekend w polskiej lidze tenisa, bo to nie jest tylko Warmia Open i Bartang, ale to jest też mnóstwo innych rozgrywek w tym samym czasie. Ponad 200 uczestników ten weekend gra w turniejach polskiej ligi tenisa. No i więc zatem łatwo będzie nam sprawdzić wyniki, jak radzą sobie reprezentanci polskiej ligi tenisa na innych kortach, czy to w Kozach, czy w Płocku, czy w Rzeszowie, czy w Poznaniu, ale także dzisiaj w Chełmcu, między innymi łącznie 7 miejscowości. Oczywiście wszystkie te wyniki są na stronie polskaligatenisa.pl dostępne. My przechodzimy zatem na początek na drugą ligę Ekomedika Beskidy Autumn Cup 2021. Tam w Kozach, w Bielsku Białej, pod Bielskiem Białym zakończyły się już mecze grupowe i trwają w tej chwili ćwierćfinały. W nich Makowski, Janosz, Andreasin, Grabiński, Tatoj, Pastuszka, Michalski i Mościński się zakwalifikowali do ćwierćfinałów. Finał tutaj pewnie będzie rozgrywany gdzieś około godziny 17. Natomiast w pozostałych turniejach w Płocku, tutaj również dzisiaj rozgrywki drugiej ligi oraz PLT 45+, i tutaj również kończą się dosłownie w tej chwili mecze grupowe. W znakomitej formie jest Mateusz Lewandowski, który wczoraj w Gdańsku skończył turniej świeżo po północy, natomiast już dzisiaj od 8 rano rywalizuje w mazowieckim Płocku. On wczoraj przegrał w finale w Gdańsku z Michałem Woźniakiem, natomiast dzisiaj 9 punktów, 24 do 4 w gemach, no i on za swoją fazę grupową skończył, wyszedł z grupy z pierwszego miejsca i tam prawdopodobnie zmierzy się z Klaudiuszem Cieplińskim, ale to wszystko możecie sobie Państwo sprawdzić na stronie polskaligatenisa.pl. Panie za chwileczkę biorą się do losowania, a my, wykorzystując jeszcze chwilkę czasu wolnego, przejdźmy do wyników otwartych jesiennych mistrzostw Podkarpacia, bo tutaj także ciekawe wyniki. Mariusz Koziński wygrał grupę A i zaraz za nim uplasował się grupę A Adam Sopków. Oni we dwójkę wychodzą z grupy. Nie udała się ta sztuka innym reprezentantom Rzeszowa, Michałowi Śpiewakowi i Tomaszowi Wilkowi. Oni żegnają się z turniejem. W ćwierćfinale na pewno jest już także tam Jan Kulik, jest także Mariusz Sperczyński, Marcin Pankiewicz prawdopodobnie także się tam zakwalifikuje, bo jeszcze trwa ostatni mecz grupy C. W grupie D na razie na prowadzeniu Adrian Mazera, a w grupie E wszystko wskazuje na to, że także ostatni mecz jeszcze wszystko rozstrzygnie, mecz pomiędzy Klepackim a Nyczem. Tak to wygląda w Rzeszowie, tam pewnie finał gdzieś około godziny 19, tam także za chwileczkę rozpocznie się turniej PLT kobiet. Przechodzimy do kolejnych miejscowości. Jesteśmy w Poznaniu i w Poznaniu w tej chwili zakończyły się, nie, trwają jeszcze mecze grupowe. W znakomitej formie Wojciech Zalewski wygrał grupę A. Zameldował się także, drodzy Państwo, w 1/8 finału Leszek Kowalski. Leszek Kowalski wczoraj grał w Olsztynie, a dzisiaj już od rana rywalizuje na kortach parku tenisowego Olimpia. Leszek Kowalski 6 punktów, 16 do 5 w gemach, no i wczoraj wyszedł z grupy, dzisiaj również. Wczoraj z grupy wyjść mu się nie udało, ale dzisiaj sobie to znakomicie powetował, bo swoją grupę wygrał. W grupie C triumfował Damian Murmyło, w grupie D Paweł Walecki, to już wszystko wiemy, natomiast no, w pozostałych grupach tutaj jeszcze na rozstrzygnięcia czekamy. Michał Mietła, a więc mistrz Polski na trawie, 6 punktów, 16-1 w gemach, wraca do wysokiej dyspozycji. Michał Pawlak także już awansował do 1/8 finału. Tak to wygląda w Poznaniu. Wracamy też do tego, tutaj jeszcze panie ze sobą rozmawiają, jeszcze poprawiają naciągi, owijeczki, rzucają tłumiki w swoje struny. Jeszcze kilka wymian zdań przed meczem. No proszę spojrzeć, że Joanna Indzicz niesamowicie grzeczna jest przed tym spotkaniem. Przed walkami swoimi przedrzeźnia się z rywalkami, a tutaj postanowiła porozmawiać sympatycznie. Zupełnie inna twarz Joanny Jędrzejczyk. Nie atakuje nikogo, nie patrzy się spod czuba. Nawet piąteczkę zagrzała, ale przed walkami też czasami zagrzewa piąteczki. Przypomnijmy, że była taka piąteczka kiedyś przed walką z Karoliną Kowalkiewicz. Mnie już tutaj się uruchamia i oczywiście głos kolegi po fachu Joanny Jędrzejczyk, bo nie ukrywam, że jestem podekscytowany tym widowiskiem. Zaczynamy. Edyta Grabowska. Out. Myli się Edyta Grabowska, ale fajnie. 3-4 razy piłka przeszła nad siatką. No i pierwszy punkt dla Joanny Jędrzejczyk. 0-15.
Jeżeli oczywiście ogląda ten mecz Mariusz Pudzianowski, to bardzo go serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. Drugi serwis będzie. Dieta Grabowska nie trafia pierwszym serwisem. Zobaczymy, czy ta sztuka udaje się drugim. Na pewno duży stres przed meczem z Janem Niedzielczyk. Tak, udało się. Takie baloniki teraz sobie panie grają. Nie chcą psuć za bardzo piłek. Mieli się jakieś 20-30 cm piłka na aucie i mamy po 15. Błąd Asi Jędrzejczyk, ale to jest tak, można powiedzieć, że dopiero początek tego spotkania i pewnie jeszcze panie muszą się wgrzać w ten mecz, żeby pokazać nam swój najlepszy tenis. Początki spotkania bywają różne, bywają tak zwane szarpanki, czyli szarpiemy się troszkę na korcie. No i teraz bardzo ciekawie zmieniła Edyta Grabowska kierunek piłki, może zobaczymy to na powtórce. Zasymulowała atak po linii, natomiast skróciła piłkę, zagrała, proszę spojrzeć tutaj, zagrała ciaśniej. No i to ewidentnie zaskoczyło Jannę Jędrzejczyk, która nie jest przygotowana jeszcze do tego, żeby takie kierunki obierać. Przypomnijmy, że ona gra tylko 2,5 miesiąca w tenisie. No to, co ona prezentuje po 2,5 miesiącach gry w tenisie, to zastanawiamy się, czy gdyby ona od dziecka nie trenowała tenisa, to czy nie byłaby naprawdę porządną i uważaną, nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej tenisistką. Ewidentnie, kobieta usportowana, kobieta, która ma predyspozycję do uprawiania sportu, bo 2,5 miesiąca gry i gra w turnieju na naprawdę przyzwoitym poziomie. Przypomnijmy, że Joanna Jędrzejczyk dzisiaj rano w grupie spotykała się z Magdaleną Żurek, a więc liderką rankingu PLT kobiet i potrafiła pojedyncze punkty wygrywać i to całkiem udanie. Kto rano oglądał naszą transmisję, ten o tym doskonale wie. 40-15, a więc są trzy piłki na zwycięstwo na Gema przez Edytę Grabowską, ale ta pierwsza sztuka jej się nie udała, będzie miała jeszcze dwie szanse. 40-30. Przypomnijmy, że przy stanie 40-40 jest złota piłka, to serwujący wybiera stronę. Takie zasady obowiązują w polskiej lidze tenisa. Trzeba się po prostu do nich przyzwyczaić, no i bo one są jakby de facto pozytywne, tylko na początku, jak ktoś pierwszy raz gra, no to prawdopodobnie może mieć malutkie problemy z koncentracją. Tutaj ta koncentracja jest bardzo ważna. 40-30, drugi serwis trafiony. Zobaczymy, czy uda się Edycie Grabowskiej zakończyć. No nie wiem, czy piłka była w korcie, czy piłka była autowa. To będziemy sprawdzać. Popatrzmy na powtórkę. Co tutaj się wydarzyło? Tak, piłka idealnie przed linią. Joanna Jędrzejczyk nie kłóciła się tutaj z przeciwniczką. Piłka trafiona zaraz przed linią. No i mamy w tej chwili wynik 1-0 dla Edyty Grabowskiej. Joanna Jędrzejczyk za chwileczkę będzie podawać. Obie panie nie debiutują w polskiej lidze tenisa. Nie miały jeszcze zwycięstwa turniejowego, nie miały także z żadnego punktu wygranego na tą chwilę, więc sytuacja jest taka, że dzisiaj któraś z nich pierwszy swój mecz ligowy wygra w polskiej lidze tenisa. Punktacja, może to dla tych z Państwa, którzy po raz pierwszy oglądają transmisję, po raz pierwszy mają dzisiaj styczność z Polską Ligą Tenisa, to punktacja każdego meczu. To są 3 punkty za zwycięstwo 2-0, 2 punkty za zwycięstwo 2-1 i 1 punkt za porażkę 1-2. Punkty przyznawane są tak samo i to w fazie grupowej, i w fazie pucharowej. Więc po prostu, jeżeli na przykład turniej ma 3 mecze i ścieżka danego zawodnika ma, to są 3 mecze w grupie i następnie na przykład ćwierćfinał, półfinał i finał, no to łącznie można zdobyć 18 punktów za jeden turniej. Jeżeli Państwo sobie wejdą na stronę Polska Liga Tenisa.pl i zobaczą, ile punktów mają liderzy rankingu, no to są to liczby ogromne. Zważywszy na to, że na większości turniejów można zdobyć maksymalnie 15 czy 18 punktów, a przypomnijmy, że to tylko jedna osoba zdobędzie te 15 czy 18, czy w skrajnych przypadkach 21 oczek. No i tak na przykład w rankingu wszechczasów na tą chwilę prowadzi ten, który tutaj jest, przyjechał do Olsztyna, Marcin Szendryk, ma 728 punktów, jeżeli Państwo sobie to przeliczycie, albo wejdziecie w jego profil na stronie polskaligatenisa.pl, to zobaczycie, że Marcin Szendryk rozegrał w polskiej lidze tenisa już blisko 300 meczów, 246 wygrał, 32 przegrał, ale to jest lider rankingu, on wygrał, drodzy Państwo, 26 razy od początku swojej przygody w polskiej lidze tenisa. To jest prawdopodobnie jeden z najlepszych amatorów, no na pewno jeden z najlepszych amatorów w Polsce, tylko że nie ma jeszcze z wygranej tak zwanego PL-towskiego szlema. Czyli przypomnijmy, że w każdej kategorii, czy to w pierwszej, czy w drugiej, czy w PLT45+, czy PLT60+, czy PLT kobiet, są turnieje finałowe. Te turnieje finałowe odbywają się raz na kwartał.
W tym kwartale finały jesiennych mistrzostw PLT odbędą się w Chorzowie, a awans do nich uzyska po dwóch najlepszych graczy z każdej kategorii w każdym turnieju, które rozgrywane są obecnie przez najbliższe tygodnie i tygodnie poprzedzające dzisiejszy dzień, dokładnie od ostatniego weekendu września aż do połowy grudnia i 18-19 grudnia. Właśnie wtedy najlepsi z tych wszystkich turniejów spotkają się ze sobą w Chorzowie na finałach. Teraz przed chwileczką mieliśmy, drodzy Państwo, bardzo ciekawą wymianę między Janą Indziczyk i Edyną Grabowską. Wymianę, która miała bodajże kilkanaście uderzeń, także była to na pewno najdłuższa wymiana tego spotkania. Brakuje tutaj może jeszcze winnerów, ale widać, że panie się nam z każdą chwilą coraz bardziej rozkręcają. Idealnie chyba na linii teraz ten drugi serwis wylądował Joanny Jędrzejczyk. Ona jest w tej chwili chyba blisko tego, żeby tutaj... No, niestety troszkę martwa piłka zagrana przez Edytę Grabowską. No i z takimi martwymi piłkami ma troszkę problemu Joanna Jędrzejczyk. Złota piłka i Joanna Jędrzejczyk wybiera stronę równowag. A więc jeszcze raz. No i teraz Edyta Grabowska skutecznie zagrała piłkę 2-0. 2-0 prowadzi Edyta Grabowska, a więc Joanna Jędrzejczyk została przełamana. Forehand po krosie, ciasny forehand po krosie, to widać, że takie jest chyba najbardziej ulubione zadanie Edyty Grabowskiej. Jeszcze pewnie będzie okazja ją spytać po tym meczu, czy faktycznie to jest jej ulubione zagranie. My oczywiście prosimy o subskrypcję, o lajki, tak aby ta transmisja miała jak największy zasięg, aby tenis ziemny w Polsce stawał się coraz bardziej popularny. No jest punkt dla Joanny Jędrzejczyk, mamy 0-15. A już w czwartek kolejny turniej Polskiej Ligi Tenisa, między innymi w Lesznie i w Warszawie. To jest 11 listopada, a więc Dzień Niepodległości. Zapis oczywiście na stronie polskaligatenisa.pl na wszystkie kategorie. A za tydzień więcej turniejów w sobotę i w niedzielę, między innymi w Stalowej Woli. Tam transmisja z turnieju w Stalowej Woli, będzie także turniej w Koszalinie, będzie turniej również w Warszawie i będzie jeszcze jedna miejscowość, ale ja już tego dosłownie dokładnie nie pamiętam. Trzeba to sprawdzić na stronie Polska Liga Tenisa.pl, czy zapisy oczywiście otwarte dla wszystkich. To są turnieje dla wszystkich. Oj, no szkoda tego backhandu Joanny Jędrzejczyk. Popatrzmy na powtórkę i zobaczmy, co Joanna Jędrzejczyk przy tym uderzeniu zrobiła źle. Oczywiście Państwo mogą w komentarzach, czy to na Facebooku, czy na YouTubie, w zależności gdzie oglądacie, napisać, co według Was Joanna Jędrzejczyk zrobiła w tym uderzeniu źle. Mi się wydaje, że zeszła po prostu, była za blisko piłki, powinna troszkę zrobić krok do prawej i wówczas z większym zamachem uderzyć tą piłkę, bo jakby na wysokości była dobra, tylko ustawienie troszkę złe. Oj, teraz chyba uda się nam... No szkoda tych backhandów Asi Jędrzejczyk, szkoda tych backhandów, to jest jednak chyba jej największy w tej chwili mankament. Z forehandu gra ładnie, ale widać, że Edyta Grabowska, no to 52-latka, doświadczona tenisowo, reprezentantka Ostrołęki, ona mimo tego, że może nie jest dzisiaj w jakiejś wybitnej formie, to wie jak rozgrywać tutaj Joannę Jędrzejczyk właśnie dzięki temu doświadczeniu, tym latom spędzonym na korcie. Państwo pewnie widzicie to na swoich ekranach, że Edyta Grabowska, oj teraz no troszkę pecha Joanny Jędrzejczyk, piłka zatrzymana na taśmie, że Edyta Grabowska gra dość mądrze ten mecz. To znaczy gra głównie piłki na backhand Joanny Jędrzejczyk, bo widzi, że z tym ma na Asia problem. No i potrafi też czasem zmienić kierunek, uderzając bardzo, bardzo ciasny forehand po krosie i tymi piłkami właśnie kończy najczęściej wymiany. Jest 3-0 dla Edyty Grabowskiej, a więc wciąż czekamy na debiutujący gem, inaugurujący dorobek punktowy Joanny Jędrzejczyk gem w polskiej lidze tenisa. Może teraz, kto wie, Joanna Jędrzejczyk na serwisie było wcześniej blisko, miała złotą piłkę, było po 40, no to teraz może uda się dopełnić dzieła. Jest skoncentrowana, na pewno chce być tutaj przynajmniej tego jednego gema wygrać w tym turnieju. Ma taką minę troszkę smutną, ale,
ale może się jeszcze uda. Mistrzyni świata, wielokrotna UFC. Pochodząca właśnie tutaj z Warmii, tu trenująca, tu mieszkająca. Zawsze mówiąca, że jest z Polski na amerykańskich galach największej organizacji mieszanych sztuk walki. Zawsze podkreśla to Joanna Jędrzejczyk, że jest z Polski. Jest ulubienicą prezydenta Polski, Andrzeja Dudy. On zawsze słynie z tego, że lubi składać gratulacje polskim sportowcom. No i jakbyśmy zrobili taką statystykę, komu najczęściej Andrzej Duda na swoim Twitterze sprawiał komplementy, no to myślę, że Joanna Jędrzejczyk na pewno byłaby w czołowej trójce ulubionych sportowców prezydenta Polski. A prezydenci Polski zazwyczaj są wielkimi fanami sportu. Przypomnijmy, Aleksander Kwaśniewski na przykład to także jest wielki fan sportu. I on także miał swoich ulubionych sportowców, którym kibicował, z którymi lubił się pokazywać. No, bierze tutaj ewidentnie Andrzej Duda przykład z Aleksandra Kwaśniewskiego, przynajmniej w tej dziedzinie. Będziemy już gadać o prezydencie, teraz mało brakowała, piłka by nas zaatakowała. Myli się Joanna Jędrzejczyk, troszkę chyba myślę, że powinna więcej wiary w siebie. Jeżeli przegrywa się walkę, to trzeba wskrzesić w sobie po prostu więcej jakby takiej energii, pozytywnego nastawienia. Asi, ten mecz się od początku do końca, do końca jeszcze może nie, ale od początku całego turnieju, ten turniej jej się za bardzo nie układa, ale ona jest jeszcze zbyt wczesnym etapie przygody z tenisem ziemnym, żeby się poddawać. No myślę, że tutaj ogranie za rok uda się na pewno Joannie zdziałać więcej, a tymczasem liczymy i kibicujemy jej z całego serca, żeby udało jej się wygrać pierwszego gema w polskiej lidze tenisa. Na razie przegrała set 0-4 i Edyta Grabowska bez przerwy, bo przypomnijmy, że przerwy są po nieparzystych gemach, więc od razu przechodzimy do drugiego seta. Edyta Grabowska serwuje. Asia Jędrzejczyk teraz troszkę głębiej zaczęła grać piłkę, no i jeżeli dostaje piłki na forehand, to jest dobrze, ale teraz pewnie, poproszę spojrzeć, nawet ta Edyta Grabowska jak wyrzuca ją na forehand, to Joanna Jędrzejczyk bez problemu te piłki przebija. Gorzej, jeżeli piłka pojawi się na backhandzie, tak jak teraz, z tym backhandem niestety są cały czas problemy. Tutaj prawdopodobnie będzie trzeba nad tym na treningach bardziej się do tego przyłożyć, mocniej tutaj popracować, jeżeli Joanna Jędrzejczyk będzie korzystać z trenera, no to powinien tutaj ten backhand na pewno poprawić, bo samym forehandem meczu się no nie wygra. Są zawodnicy jak Iwo Karlowicz, którym potrafi wygrywać mecze tylko wyłącznie swoim serwisem, ale to są absolutne fenomeny, a generalnie no dzisiaj trzeba być tenisistą kompletnym. Ten zawsze, któraś strona jest słabsza, czy to forehand, czy backhand, ale trzeba umieć zagrać i jednym, i drugim. A tutaj gdybyśmy widzieli taką aplikację do robienia statystyk podczas tego spotkania, to zobaczylibyśmy, że za każdym razem niemal te backhandy Joanny Jędrzejczyk lądują gdzieś w okolicach siatki przydzielającej kort. Out. Pomyliła się teraz Edyta Grabowska. Za bardzo chyba uwierzyła w swoje możliwości. Edyta Grabowska. Bardzo sympatyczna pani. Miałem okazję z nią rozmawiać, mili państwo. Bardzo, bardzo miła kobieta z Ostrołęki. Także jeżeli państwo chcielibyście kiedyś porozmawiać z Edytą Grabowską, to zachęcam, bardzo ciekawe konwersacje można prowadzić z Edytą Grabowską, ale z Joanną Jędrzejczyk też, bo państwo często myślicie, i ja też tak przyznam się szczerze, myślałem, że sportowcy, którzy uprawiają sporty walki, to są zazwyczaj, no nie oszukujmy się tego, łomby. Joanna Jędrzejczyk absolutnie do tego typu sportowców zmieszanych sztuk walki nie należy. To jest bardzo mądra kobieta, elokwentna, ogarnięta, kumata, wysportowana. Także jeżeli państwo będziecie kiedyś chcieli rozmawiać z Joanną Jędrzejczyk, to także polecam, miło się na pewno zaskoczyć. Bardzo mądra, sympatyczna 34-latka z Warmii. Także dwie sympatyczne panie nam się tutaj spotkały. W zasadzie większość tenisistów Polskiej Ligi Tenisa jest sympatycznych. 95% ludzi jednak jest sympatycznych. I to na pewno trzeba podkreślić, że w tenisie generalnie ludzie są bardzo sympatyczni, miło nastawieni do drugiego człowieka. Oj, teraz będziemy mieli z pół kortu i czy to skończy? Skończyła to Edyta Grabowska. Tutaj, jeśli chodzi o to, co zrobiła teraz Joanna Jędrzejczyk, tak, mamy gema dla Edyty Grabowskiej. Proszę spojrzeć, Joanna Jędrzejczyk zagrała, przebiła ten backhand, tym razem się jej udało. Zagrała bardzo krótko i tutaj w tym momencie
Joanna Jędrzejczyk troszkę za późno wystartowała. Była i ciężar ciała był przychylony do tyłu. No, trzeba było biec do siatki, trzeba było być sprintem. Ta sztuka Asi się nie udała. Brakuje, tak jak mówię, tego tenisowego grania, ale to też dobre dla niej, bo jako, że ten turniej jest nagrywany, ona będzie mogła wyciągnąć wnioski ze swoich meczów. Wiedzieć następnym razem, kiedy dostanie taką krótszą piłkę, że zawsze trzeba być przygotowanym do tego w tenisie, żeby biec do przodu, żeby biec do tych skutków, tym bardziej, że jeżeli przeciwniczka czy też przeciwnik mają piłkę na półkorcie, tak jak było to w tym przypadku, to trzeba być zawsze, zawsze, za wszelką cenę gotowym do tego, żeby pobiec sprintem do przodu, dogonić tą piłeczkę, przebić ją na drugą stronę. No wtedy jest jakby role są odwrócone, to osoba, która właśnie dobiega do takich piłek, często przyjmuje wtedy kontrolę nad wymianą. Ale teraz już chyba Joanna Jędrzejczyk, ktoś jej chyba coś powiedział, Maciej Sikora bodajże tam stoi, uśmiechnęła się do niego, więc w lepszych nastrojach nie zapewniłem, jakoś rozbawił żartobliwy kolega z Warszawy, 15-0 jest w tej chwili dla Joanny Jędrzejczyk, no więc trzy piłki, no tylko to są te trzy piłki, które dzielą ją od wygrania pierwszego gemu w polskiej lidze tenisa. Ach, trafiła, proszę spojrzeć, może się uda, no. Trzymamy kciuki. Drodzy Państwo, wpiszcie w komentarzach, czy Joannie Jędrzejczyk uda się wygrać pierwszego gema w polskiej lidze tenisa. No jest coraz bliżej, bo już jest 30-0, a więc już tylko dwie piłeczki i tutaj zaraz trybuny nam eksplodują z radości. Tak jak wtedy, kiedy Joanna Jędrzejczyk obalała Rosna Majunas. Net, pierwszy serwis będziemy mieli. Prosimy o łapki w górę, o subskrypcję na YouTubie, o lajki na Facebooku. Zbliżamy się do być może wiekopomnej chwili, do chwili, w której Joanna Jędrzejczyk odniesie swoje pierwsze zwycięstwo gemowe w polskiej lidze tenisa. Bardzo długa wymiana. 40-0. Będzie teraz, już jest tak blisko. Cztery piłki są na to, aby Joanna Jędrzejczyk wygrała swojego pierwszego gema w polskiej lidze tenisa. Popatrzmy na powtórkę, na tą trzecią wygraną piłkę w tym gemie. Co zrobiła Joanna Jędrzejczyk? Ciasno zagrała, piłka na linii wylądowała. I mamy szansę... Tak, w drugą stronę, dokładnie. 40-0 jest tak tutaj. Joanna Jędrzejczyk poprawia jeszcze ustawienie. No i cztery piłki, bo jak nawet się nie uda tych pierwszych trzech wygrać, to potem będzie złota piłka i dalej będzie wszystko otwarte. Wszystko w rękach Joanny Jędrzejczyk. Cztery piłki na to, aby doprowadzić do pierwszego wygranego gema w swojej historii w polskiej lidze tenisa. A być może wtedy wrócić do tego meczu. Ach, się podpaliła troszkę. Piłka gdzieś nad sufitem zawieszona wysoko. Ostatecznie wylądowała metr za linią końcową. Uśmiechnięta teraz Edyta Grabowska, ale Joanna Jędrzejczyk jeszcze ma trzy szanse, 40-15. Out, więc jest pierwszy gem dla Joanny Jędrzejczyk w historii jej startu występów w polskiej lidze tenisa. 4-0, 1-1. Brawo, brawo. Gratulujemy. Jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się razem z uśmiechniętą w tej chwili JJ, no bo to jest wyjątkowy moment, kiedy w debiucie wygrywa się gem. To można powiedzieć, że ten debiut był udany. Zmieniamy serwującego. Edyta Grabowska teraz będzie podawać. 4-0, 1-1 i mecz jest dalej kontynuowany. A my sprawdźmy w międzyczasie, jak układają się wyniki z innych kortów. Zostajemy w dalszym ciągu w tej kategorii PLT kobiet w Olsztynie. Jak wyglądają inne spotkania? Co tutaj się dzieje? Bo faza grupowa w Warmia Open w kategorii PLT kobiet powolutku dobiega końca.
i mamy w tej chwili już pewne rozstrzygnięcia. Zakończyła się m.in. grupa B, w której triumfowała Karolina Lewandowska przed Aleksandrą Szymańską. Obie panie meldują się w półfinałach. Pożegnała się z turniejem pani, która była w tej grupie rozstawiona, czyli Katarzyna Michalska, ale dla pocieszenia dla wszystkich Michalskich na całym świecie dodajmy, że jej mąż Adam Michalski w dalszym ciągu jest w turnieju, on będzie mierzył się o godzinie 15, czyli już za 22 minuty w meczu ćwierćfinałowym z Arturem Krasowskim. W grupie C także zakończone już rozgrywki. I tutaj triumfowała Eliza Leśnikowska, ale Eliza Leśnikowska z Wrocławia, 34-latka. Wygrała, straciła tylko 2 gemy w grupie C. W grupie D natomiast Violetta Dubilas, to także bardzo miła pani, z którą miałem okazję porozmawiać. Violetta Dubilas pochodzi z Olsztyna, ma 40 lat, a nie wygląda na tyle. Myślałem, że jest w moim wieku, że ma około 18 lat, ale okazuje się, że ma już ich 40, także tym bardziej wielkie słowa uznania dla Violetty, że mimo tego, że ma już tyle lat, to jednak potrafi grać bardzo ładnie i umiejętnie w tenisa, może w uraz odmiana faworytki tego turnieju. Ciekawa sytuacja w grupie E, bo tam teoretycznie jeszcze 3 panie walczą o awans. Każda z nich może wyjść z grupy, ale to sobie Państwo możecie sami już sami sprawdzić i wejść w szczegóły, jakby jak tam pojedyncze wyniki się układały, jak jeszcze muszą się ułożyć, żeby dany schemat przyjąć za stosowny. No i tak, wracając jeszcze do tej grupy A, w której jesteśmy, to Magdalena Żurek na razie bez strategema i ona idzie, pełza po wygraną, no i powiększa z każdym swoim rozegranym meczem punkty w rankingu, w którym notabene przewodzi. Teraz myli się Joanna Jędrzejczyk. Mamy zatem 2-1 dla Edyty Grabowskiej w tym spotkaniu. Co to oznacza? No to oznacza tyle, że tak, 2-1, czy nie? Nie, coś tutaj się wydarzyło. Joanna Jędrzejczyk prosiła o medical timeout. Medical timeout. 1-1 zatem w dalszym ciągu powinno być tutaj wygenerowane na tablicy wyników. Tak, mamy 1-1. Joanna Jędrzejczyk, Edyta Grabowska, trzeci gem drugiego seta. No i bardzo ciekawa teraz statystyka. Joanna Jędrzejczyk, drodzy Państwo, wygrywając tego przed chwileczką gema, sprawia, że każda uczestniczka turnieju Warmia Open w ramach kategorii PLT kobiet ma na koncie wygranego gema. Także żadna nie może wyjeżdżać, opuszczać turniejów kortów House of Tennis jakby smutna. Kto wygrał tą ostatnią piłkę teraz, proszę mi powiedzieć, co tutaj się wydarzyło, bo ja nie patrzyłem i to była piłka, która zakończyła nam tego gema, bo tam była chwilka przerwy. Chwilka przerwy, która... Edyta Grabowska, 2-1, która troszkę wybiła nas z rytmu. Przed ostatnią piłką Joanna Jędrzejczyk poprosiła medical timeout, wzięła łyka wody. No ale musi grać dalej, bo ten mecz jeszcze można wygrać, drodzy Państwo. Tu jest jeszcze wszystko jak najbardziej możliwe. Edyta Grabowska nie zmienia swojej taktyki. W dalszym ciągu próbuje grać długą piłkę, potem skracać. Joanna Jędrzejczyk poprawiła backhand, no ale dalej nie, udało się dobiec. No i dobrze, jest szybka Joanna Jędrzejczyk, no ale nie wróciła się na linię końcową. Nie wiedziała chyba, miała nadzieję, że ta piłka powędruje na out. Tak się nie stało, 0-15. Teoretycznie tylko 7 piłek od wygrania meczu jest Edyta Grabowska, ale to jest tylko teoria, bo tutaj się wszystko jeszcze może zdarzyć. No my zapraszamy, tak jak mówię, na kolejny turniej Polskiej Ligi Tenisa już w czwartek, w Dzień Niepodległości, turnieje w Warszawie. Na przykład jakby ktoś chciał przyjechać na zamieszki do naszej pięknej stolicy, bo wiadomo, że 11 listopada kojarzy się z zamieszkami i na przykład chciałby wziąć, ustanąć udział po jednej bądź po drugiej stronie, bądź też obserwować te zamieszki, które są już tradycją Polskiego Święta Niepodległości, no to zapraszamy, że przy okazji można także fajnie pograć w tenisa 11 listopada w Warszawie, no bo na turniej w Lesznie już z tego co widziałem miejsca zostały tylko na kategorię PLT 45+. Zamieszkanili Państwo są jakby tutaj częścią polskiej kultury. Nie można... O, jaki ładny teraz backhand Edyty Grabowskiej. No to myślę, że to trzeba zobaczyć, bo to było najlepsze zagranie tego meczu
Edyta Grabowska, backhand po krosie. Jestem pod wrażeniem. Najpierw forehand po linii, a później backhand po krosie. Bardzo ciasny, bardzo ciasny backhand. Zbliża się do tego, żeby zaraz przełamać Joannę Jędrzejczyk, która chyba troszkę się zdekoncentrowała po tym wygranym przez siebie premierowym gemie w polskiej lidze tenisa. A więc będzie serwować teraz Edyta Grabowska na wygranie tego meczu. Będziemy próbowali jeszcze porozmawiać z Joanną Jędrzejczyk po zakończeniu tego spotkania. Pewnie wypuścimy kilka chwil reklam, a później przeprowadzimy z nią rozmowy na temat podsumowania tego, jak grało jej się w turnieju Polskiej Ligi Tenisa. I ja jestem przekonany, że mimo wszystko będzie zadowolona z tego, co pokazała na korcie, a ten turniej daje jej dodatkową motywację do dalszych treningów. Out, minimalny out, jakieś 15 cm. Tak zwany aut azjatycki. I mamy 15-0. Ach, tam też był aut, ale Joanna Jędrzejczyk nie krzyknęła. O, winner! Pierwszy winner chyba w tym meczu. Brawo, brawo, brawo. 15-15. Nie trafiła piłkę Edyta Grabowska, ale w statystykach ujmie się to jako winner. Proszę spojrzeć. Tylko tutaj piłkę autową, a nie, jednak przed linią. Ja jednak siedzę chyba w złym miejscu, żeby oceniać lot piłki. No i potem nie trafiła piłkę Edyta Grabowska, a to sprawia, że Joanna Jędrzejczyk otrzymuje winnera. Out, tak, teraz chyba też był out. Przyznam szczerze, że ciężko oceniać tor lotu piłki i miejsce, gdzie ona wyląduje z perspektywy, gdzie my siedzimy. Ja Państwu teraz pomacham. Tutaj siedzimy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy tutaj naszych widzów i fanów tenisa. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Prosimy też, żeby pomachać nam do monitora. Będzie nam na pewno bardzo miło z tego powodu. Jeżeli Państwo również byście nam pomachali przed monitorami, to będziemy zadowoleni. Mimo, że tego nie zobaczymy, to wierzymy, że taka sytuacja nastąpi. No i teraz Joanna Jędrzejczyk psuje piłkę, a to oznacza, że niestety, ale będą piłki meczowe dla Edyty Grabowskiej. No myli się, a więc pierwsza piłka meczowa utrzymana przez Joannę Jędrzejczyk. Zasygnalizowała, tak? Teraz w tej chwili pani Grabowska, a więc dalej mamy piłkę meczową. Po meczu. Koniec spotkania. 4-0, 4-1. Edyta Grabowska wygrywa z Joanną Jędrzejczyk, ale myślę, że obie panie mogą być z siebie zadowolone, bo Edyta Grabowska wygrała ten mecz pocieszenia. Joanna Jędrzejczyk zainaugurowała pierwszego gema w swojej historii w polskiej tenisie. Za chwileczkę przeprowadzimy rozmowy z obiema paniami. A tymczasem chwilka przerwy. Popatrzmy, jakie będzie kolejne spotkanie. Kolejne spotkanie to bodajże mecz już grupy i ćwierćfinału drugiej ligi mężczyzn, ale to za chwileczkę się wszystkiego dowiemy. Ja poproszę panie obie na rozmowę i za chwilkę. Tak, Piwcowski, Sikora za chwilę, więc ćwierćfinał, a ja poproszę jeszcze panie na rozmowę. Do usłyszenia.